W przyszłości mówiła, no, że nie możesz być lekarzem, nie możesz być prawnikiem, bo jak możesz pomagać ludziom, jak nie słyszysz? Ale teraz są takie właśnie statystyki, że coraz więcej osób głuchych, słabosłyszących są prawnikami, są lekarzami. Okej, to w całej Polsce bezrobocie jest około na 5,5%, a jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to około 23-25%. A wśród osób głuchych jest to około 70-80% bezrobocia. Takie są oficjalne dokumenty. No nie wiadomo, jak to wygląda gdzieś tam poza oficjalnymi danymi. 70-80%. Pytanie do Was. Jakie macie doświadczenia? Czy ogólnie znajomi? Ogólnie jakie są doświadczenia? Czy znajomi koledzy są zadowoleni z pracy, czy raczej gdzieś tam jest to taki obowiązek, nie jest to moje marzenie, chęć, tylko po prostu trzeba pracować, żeby żyć, żeby zarobić. Ja mam dwie perspektywy. Pracowałam jako doradca zawodowy, zatrudniałam osoby z niepełnosprawnościami, jak i też jestem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, gdy pracowałam jako doradca, zgłaszały się osoby głuche do pracy, ale niestety tylko do sprzątania, na stanowisko ochrony lub na pracownika gospodarczego. Niemniej jednak nawet tam miały problem z znalezieniem pracy, bo jednak osoby nie chciały, żeby na danych stanowiskach były osoby głuche. Wiązało się to z tym, że przykładowo nie usłyszą maszyny, nie usłyszą alarmu przeciwpożarowego, powiedzmy galerii handlowej, czy nawet pracownik ochrony, będąc osobą głuchą, to w jaki sposób ma chronić, nie wiem, obywateli, czy inne sprawy. A też jako osoba z niepełnosprawnością długo szukałam pracy. To jest tak naprawdę w Polsce, pracowałam w Niemczech na umowę o pracę, ale w Polsce jest to moja druga umowa o pracę, że gdzie mogę znaleźć zatrudnienie w zakładzie pracy w Honolulu. Wszędzie nie mogłam nigdzie znaleźć pracy. No, pracowałam jako barista, pracowałam na różnych stanowiskach pracy, jednak się nie utrzymałam, bo jednak nie dałam rady i ta bariera komunikacyjna była dość trudna. Okej. Proszę. Zanim powiem, chciałam zapytać, 70-80% bezrobocia szło 6 milionów? Głuchych tylko, nie? Czyli 6 milionów? Z orzeczeniem. Kto ma oficjalnie orzeczenie? No, czyli około tam, nie wiem, milion osób, to z tego 70-80%. O, to jest bardzo dużo. Z mojego doświadczenia jest tak, że jak ja zaczęłam szukać pracy, to rzeczywiście było bardzo ciężko w moim przypadku, dlatego że jak ja wysyłam CV do różnych miejsc z informacją, że mam niedosłuch, to nikt prawie praktycznie nie odpisuje. Bo być może oni nie mają doświadczenia z osobami niedosłyszącymi i tak dalej. Natomiast jak z CV skreśliłam to zdanie, że jestem osobą niedosłyszącą, to po prostu normalny CV, to parę osób zaczęli do mnie się odzywać i zapraszają mnie na rekrutację i dopiero podczas rozmowy się dowiadują, że ja mam niedosłuch i są bardzo zdziwieni, że można normalnie ze mną rozmawiać i tak dalej. Także tutaj jest pewne przeszkody, jeżeli chodzi o rekrutację. Natomiast rozmawiałam z różnymi znajomymi, którzy nie mają pracy i z tak szczegółowości zapytałam ich, dlaczego... zapytałam, czy chcą pracę, czy chcą szukać. Najczęściej większość z moich znajomych mi odpowiedzieli, że boją się znaleźć pracę, bo nie chcą straczyć rentę. No. Więc to jest takie absurdalne trochę, że albo praca, albo renta, bo oni nie chcą straczyć renty i to jest takie głupota, bo czasami jakaś wysokość pensji, żeby nie stracić renty, a tutaj pracodawcy nie zawsze słuchają i zawsze przekraczają, powoduje to, że stracą rentę i boją się stracić rentę. A renta jest dla nich potrzebna po to, żeby gdyby stracili pracę, to by renta wróciła, a czasem się zdarza, że jak stracą pracę, rentę też stracą, bo to jest takie chore, przepraszam, nie chciałem powiedzieć, że to jest chory system, ale tak chciałam tutaj w Polsce także. No, taka jedna koleżanka mówiła mi, że wysłała CV. No i zaprosili na takie osobiste spotkanie na żywo. I tutaj była odpowiedź, okej, pani nie słyszy, no to nie możemy przyjąć pani do pracy.
A ta dziewczyna dobrze czytała, była głucha, ale ogólnie dobrze czytała, dobrze pisała, nie miała z tym problemu. No ale bardzo nam przykro, przepraszam, nie możemy, bo pani nie słyszy, bo na przykład nie można odbierać telefonu i no nie możemy przyjąć do pracy. No i wtedy głusi czują się dyskryminowani. No, właśnie. Też ja dawniej nie miałem pracy, w tym pracowałem w firmie, rozmawiałam, jakie są warunki dla głuchych, dla osób z niepełnosprawnością. Mówił, że 7 godzin pracy, też weekendy nie. Dociekałam, gdzieś tam były wyjaśnione tematy. Podpisałam umowę o pracę, potem przyszedłem do pracy i okazało się, że 12 godzin i sobota i niedziela. I powiedziałam, że jak to? Wcześniej rozmawialiśmy i było coś innego. No tutaj gdzieś tam jest takie oszustwo. Też moje doświadczenie ogólnie. Oczywiście mam znajomych, ale nieważne. W okresie moim od początku, kiedy zaczęłam, najpierw musiałam osoby z niepełnosprawnością zapraszać. Brałam udział w projekcie aktywacja osób niepełnosprawnych. I właśnie szukaliśmy pracy. I dużo osób się zapisywało tutaj gdzieś tam CV, nie dawali takich informacji i wtedy naprawdę jak się spotykamy, okazuje się, że jestem głuchy, no to wtedy jest taka zmiana, nic nie wysyła się. Jeżeli właśnie daję tę informację, że jestem głuchy, no to nie mam świadomości, jeżeli nie ma tej informacji, to jest. Brakuje, nie wiem z czego to wynika, czy z braku świadomości, wiedzy. Bardzo często właśnie spotykałam się z takim problemem, że osoby nie tylko niesłyszące, słabo słyszące czy głuche, ale też z różnymi niepełnosprawnościami, bardzo często właśnie obawiały się poinformować na etapie wysyłania CV, że mają uszkodzenie słuchu, powiedzmy. I dopiero w czasie rozmowy rekrutacyjnej się okazywało, albo jeszcze potem. Czyli w czasie pracy, kiedy mieli jakby zderzenie z rzeczywistością, że nie rozumieli komunikatów, że na przykład nie rozumieli, jak odbierali połączenia telefoniczne i coś takiego. I bardzo często właśnie taki pracodawca mimo wszystko był troszkę taki jakby rozczarowany tym, że nie został poinformowany wcześniej. Przynajmniej tak ja słyszałam. Ale właśnie była też druga strona medalu takiego, że pracodawca specjalnie przyjmował na okres próbny osobę z uszkodzeniem słuchu, żeby po 3 miesiącach po prostu powiedzieć dziękujemy, ale... I na przykład mam taką znajomą, która bardzo bogate CV ma. Bardzo bogate CV pod względem staży. Mnóstwo staży 3-miesięcznych. I żaden pracodawca nie chce jej przyjąć z tego względu, że tak bardzo słabo... Znaczy, jeśli pisze, to jest piękna polszczyzna, ale ludzie jej nie rozumieją, bo ma troszeczkę problemy z artykulacją. Też ze względu jakby na niepełnosprawność, ze względu na paraliż twarzy też. I ona jest bardzo rozczarowana, bo ani w swoim zawodzie nie mogła znaleźć pracy, ani w pracy jakiejkolwiek, która pozwalałaby jej godnie przeżyć do pierwszego. Ja jeszcze taką zauważam perspektywę, bo do momentu jak zaczęła się pandemia było wiadomo gorzej, ale miałam wrażenie, że w czasie pandemii jeszcze bardziej się pogłębił ten problem. Z tego względu, że osoby pracujące używały maseczek, prawda? Czyli na przykład osoby słabosłyszące muszą przeczytać z ruchu warg i na przykład swego czasu pracowałam właśnie w restauracji i przewijało mi się 1500 klientów, więc każdy miał maskę i ja miałam maskę, to jeszcze w gastronomii jeszcze większy hałas, no to był problem, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, że znieśli obowiązek noszenia maseczki, więc troszeczkę wrócił już przed, ale wciąż widać tą tendencję problemem znalezienia pracy, także... No właśnie, 70-80% w Polsce, no tutaj jestem zdziwiony, ale właśnie teraz widzę, że młodzi ludzie przez internet wysyłają CV, a wcześniej w latach na przykład 80-tych, 90-tych nie było wymagane CV.
Na przykład ja przychodziłam do pracy i gdzieś tam tokarz czy ślusarz rozmawiam i gdzieś jest rozmowa i przez miesiąc gdzieś tam pracuję i przyjmują mnie, a teraz ma się ładną opinię, ładne CV, no i gdzieś tam jest gorzej. Jestem zdziwiony. No myślałam, że krótko, jestem osobą głuchą, ale ludzie słyszący są w szoku, bo mam różne zdolności. Może dlatego, że wcześniej gdzieś tam cięższa była komunikacja, że my w środowisku też, no, słabo słyszący, no, są troszeczkę zdziwieni. Pytają, czy, przepraszam, no, ja jestem taki otwarty, nie wstydzę się. Pytają, czy jeden model nie przyjęli go. No i tutaj byłam zdziwiona, w szoku. Powiedziałam, no właśnie, bo to jest normalne, że głusi mają troszeczkę taką, są zamknięci, że na przykład ja przyznaję się, a głusi nie, trzymają to w sobie. To jest problem komunikacyjny. Nie ma taka szczera wymiana. I wtedy, rozumiem, wszyscy głusi nie mogą. Dlatego no, to jest takie ograniczenia komunikacyjne, problem komunikacyjny, bariera. Czuję, że no, gdzieś tam cały czas jest ta bariera. No i tutaj są takie dwa spojrzenia. Właśnie tutaj na przykład, że zapisuję CV i myślę, że jestem słabo słyszący i głuchy, no mają takie same problemy. Dobra. Dodatkowe pytanie, czy mogę powiedzieć, że słyszący są lepszymi fachowcami, a głusi albo słabo słyszący gorszymi? Właśnie, tutaj przykład pracy na terenie w Warszawie. Około 30 osób tam pracuje. Tutaj robiłam meble i w tym ślusarz, maszyny, różne głusi. Około 10-12 osób tam pracowało, słyszących było mniej. Dyrektor lubił głuchych, ale to akurat właśnie ten jeden dyrektor lubił głuchych. Widział, że nie ma problemów z maszynami, z komputerami właśnie gdzieś tam tutaj w środowisku głuchych. To wszystko zależy od firmy. Czy podoba im się, czy nie podoba, to zależy. No i do dzisiaj tak samo. Gdzieś tam są zadowoleni. Dlatego no, to jest ciężka sytuacja. No tutaj ciężko porównać, bo to jest sprawa indywidualna. Czy dana osoba ma taką wiedzę, jestem ogólnie, jakie jest moje doświadczenie? No słyszący tak samo, mogą być dobrzy albo niedobrzy, to zależy od osoby. Tak samo tutaj bariera komunikacyjna, też ludzie, chodzi o to, co ludzie myślą, o świadomość. Zawsze jest takie coś, że jeżeli głuchy, no to jesteś głupi albo ja, nie, niemożliwe, ja bym nie mogła być głucha. No i tutaj jest właśnie taka sytuacja. Ja na przykład zastanawiam się też, na ile na przykład niektóre zawody są nie dla osób z uszkodzeniem słuchu, dla głuchych powiedzmy, chociażby bycie pilotem, odpowiedzialność setek ludzi w samolocie mieć. I czy osoba głucha może być pilotem, czy może nie być? I dla mnie to jest taka kwestia, taka, no, ciężko odpowiedzieć, ale mnie się wydaje, że w moim przypadku mnie się wydaje, że raczej jednak nie, bo to jednak jest naprawdę reakcja ważna, komunikacja właśnie z lotniskiem danym. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale na przykład są takie zawody, w których w przeszłości mówiono, że nie możesz być lekarzem, nie możesz być prawnikiem. Bo jak możesz pomagać ludziom, jak nie słyszysz? Ale teraz są takie właśnie statystyki, że coraz więcej osób głuchych, słabosłyszących są prawnikami, są lekarzami i jest ciężej, fakt. I problemem jest to nie, że osoby mają z niepełnosprawnościami mają pewne limity jakby, ograniczenia, ale problemem jest to, że społeczeństwo nam narzuciło te limity. Nie dopuszcza was. Tak, dokładnie. I właśnie tym problemem jest to, że tak naprawdę my funkcjonujemy w takim świecie trochę modelu takiego medycznego, że nas próbują wyrehabilitować, wyleczyć, ale nie myślą w drugą stronę, żeby dostosować środowisko do naszych potrzeb. I na przykład jest taka dwie sytuacje, zagraniczna i polska. Mam przyjaciółkę, która pracuje w Kanadzie jako pielęgniarka. I ona się spełnia w tym zawodzie.
ma dostosowane w ogóle warunki do tego, by być pielęgniarką, specjalny stetoskop chociażby. Wiadomo, troszeczkę trudno jest pod względem właśnie tej komunikacji, bo jest głośno, trzeba reagować i tak dalej. Ale udało się jej, jest pielęgniarką. Druga sytuacja z Polski. Mam znajomą, która podjęła studia pielęgniarskie. Wykładowcy i tam parę innych osób mówiło, ty się nie nadajesz na pielęgniarkę, bo ty jesteś głucha, słabo słysząca. Jak ty możesz się zajmować pacjentami, jak nie rozumiesz, nie słyszysz, trzeba reagować. I tu właśnie mi się wydaje, że to jest też właśnie ta zmiana postaw społeczeństwa co do kwestii, czy można wykonywać dane zawody, czy też nie. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz to jednak te predyspozycje takie, mimo wszystko trzeba indywidualnie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja się nadaję do tego zawodu. Ale nie pod względem takim, że jestem niepełnosprawna, więc nie mogę tego robić, tylko pod takim względem, czy mam kompetencje, umiejętności do tego. Na przykład powiedzmy w przypadku bycia pilotem. Czy jestem w stanie na przykład być pilotem głuchym? Czy umiem jakby przeskoczyć te ograniczenia, które wiążą się z tym, że ja na przykład nie usłyszę komunikatu, alarmu jakiegoś ze strony lotniska? Właśnie jedna sprawa, praca, jest osoba słysząca, jest na przykład cztery słyszące osoby. I teraz pytanie. Prawda, tutaj jest szybki czas rozmowy, wiemy jak wykonać polecenie. No a tutaj do osoby głuchej tak troszeczkę jest inaczej. Tutaj napiszemy, pomyślimy, a słyszący tak patrzą wtedy i nie wiedzą, czy ta osoba rozumie, czy nie rozumie. I tak jeszcze dodatkowo wytłumaczy i okej, no jest taki problem. To jest troszeczkę zabiera czasu, żeby gdzieś tam skontaktować się słyszący z głuchym, że słyszący tylko mają gdzieś tam łatwo, szybko można wykonać. No to jest różnica pomiędzy głuchymi a słyszącymi. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o głuchych, czy tak jak w przypadku słyszących, szkoły, zawodówki zazwyczaj mają kierunki takie, które mogą realizować zawód, ale jednoosobowo. Bez takiego skrajnego zespołu, typowo jak mechanik samochodowy, kucharz, grafik komputerowy, to jest samodzielna praca. I tu tak naprawdę w tych pokierunkowanych zawodach nie jest wymagana praca zespołowa. A znowu nawiązując, jest to utrudnienie ze strony społeczeństwa, nie ukrywam, bo w mojej przeszłości moją pierwszą pracą była staż w urzędzie gminy i nie zostało mi to, że tak powiem, przedłużone ze względu na to, że po prostu nie mogłam wykonywać telefonów stacjonarnych. Nie zmienia to faktu, że praca biurowa była rzetelnie wykonywana, tak? Ale przede wszystkim chodzi o fakt niemożności rozmawiania przez telefon. To jest, jest to, szczerze mówiąc, takie poniżające uczucie, tak? Jest to takie ograniczenie, a tutaj, tak jak mówię, tak jak dla głuchych, to jest duże ograniczenie, tym bardziej, że jest mnóstwo zawodów, ale dla nich to jest... Mogę odpowiedzieć odniesienie do tych telefonów. Właśnie to jest ten problem czasami, że na przykład dlaczego ty nie możesz wykonywać telefonów, bo nie są dostosowane te telefony do twoich potrzeb. Na przykład w Ameryce bardzo popularne są właśnie telefony wideokonferencyjne, takie z napisami. Tak, tak. I po prostu głucha osoba, czy słabo słysząca, może przeprowadzać rozmowy dzięki właśnie tym napisom, czy powiedzmy tłumacze języka migowego. I właśnie czegoś takiego na przykład w Polsce nie ma i dlatego teraz jest taki myśl właśnie ze strony pracodawców, jeśli nie umiesz telefonu wykonywać, no to się nie nadajesz do tej pracy. Dokładnie. Czyli okazuje się, że 90% zawodów jest oparta na dzwonieniu czasami. No to jeszcze dodam takie elementy.
na przykład w Polsce głusi, taka para była, w Polsce nie mogła znaleźć pracy i wyjechali na Islandię i co okazuje się, że jedna dziewczyna znalazła zatrudnienie jako menadżer Zary w sklepie odzieżowym, a chłopak znów kolejny był jako szef kucharz i oboje migali tylko, nie gadali. Także okazuje to, że jednak można, tylko właśnie trzeba ściągnąć troszeczkę te standardy międzynarodowych do Polski, czyli po prostu zapraszać ekspertów, pracodawców i niech oni się podzielą doświadczeniami i wprowadzić ten trend i ten standard, który można by było zatrudniać przy osobach właśnie głuchych czy właśnie słabosłyszących. Jasne, proszę bardzo. Zresztą mi wydaje, że jakby też pracodawcy ubierali przynajmniej trochę językowy, to już byłoby takie ułatwienie. Nawet nie aż tak zaawansowany, ale przynajmniej podstawy. Bo przynajmniej zniknęłaby taka bariera, żeby w ogóle otworzyć się do tej osoby, żeby jej coś przekazać. Żeby nie było tak, żeby całkowicie ją wykluczać, tylko żeby nawet taka część, jak pracodawca umie chociaż trochę język migowy i podstawowe informacje przekazać, to myślę, że to już jest bardzo dużo. Jasne. Myślę, że... Tak. Wasze doświadczenia pokazują, że zawsze właśnie jest, nie ma takiego empatii, nie, jest mało świadomości, właśnie zrozumienia o właśnie zdolnościach, o fachowcach. A pytanie, jak to zmienić? Czy tutaj wymagamy od szefostwa, czy to ja powinienem zacząć zmienić? Kiedyś była właśnie w pani Kobiec. Pani Kocz, Ministerstwa Zdrowia? Nie przyjmowała właśnie tutaj głusi, byli podirytowani w sprawie prawa jazdy. Już gdzieś tam egzamin na prawo jazdy był zabrany, gdzieś tam to była taka dyskryminacja. Ja czułam, że mam prawo jazdy przez 30 lat, no i bez problemu gdzieś tam to było. I to zostało. I teraz chcieli mi to zabrać? Tak, tak. To była okropna sytuacja i czułam, że to jest taka wielka dyskryminacja. Były podpisywane petycje, no i pani Kopacz rzeczywiście skończyła ten temat. No, że też nie mogą głusi prowadzić tirów, nie mogą prowadzić samochodów. O matko! Nie wiem, ktoś tam, pewna osoba głucha też zdobyła te prawa jazdy na tir. W Holandii mnóstwo głuchych pracuje jako kierowcy samochodów ciężarowych. A tu w Polsce była taka bariera. Jednemu głuchemu się udało, a teraz coraz więcej głuchych pracuje jako kierowcy na tira. Za 20 osób już chyba pracuje na tym stanowisku. No my sami próbujemy jakby obejść tą barierę, nie tylko się zatrzymywać na tej barierze. Musimy mieć podniesione głowy do przodu, musimy się starać. Ja chcę dodać, mój brat, niedosłyszący, teraz pracuje na tira, a wcześniej było naprawdę bardzo ciężko. Prawo jazdy C+E, nie pamiętam, C+E, szedł do lekarza i cały czas dostawał odmowę. A czterech lekarzy odmawiało mu pozwolenia na pracę, na akceptacji, żeby pracował, umiał rozmawiać, a tak naprawdę on jest prawie jak słyszący. Jak to było możliwe? Ja mogę powiedzieć, że on jest taki jak może 30 decybeli ma niedosłuch. Więc generalnie rzecz biorąc, właśnie zastanawiam się, bariery, a lekarze nie dopuszczają takich osób do pracy jako kierowcy. Ale on normalnie przecież słyszy. Czy osoby niepełnosprawne powinny znać własne prawa? Prawa pracy i inne? Tak. Dobra. Jeżeli na przykład w CV dopiszemy, tak jak Bartek mówił, że jestem niedosłyszący czy głuchy, wiadomo z góry, że to CV nie zostanie zaakceptowane. A jak to ominąć? Mam super CV i dopisuję tą informację. Jak to zrobić?
Na przykład, że jestem osobą słabosłyszącą, ale podkreślić CV, że mam bardzo dobre kompetencje. Chociażby rozmawiam przez system FM. Przy Bluetooth, przepraszam. Rozmawiam przez Bluetootha. Albo na przykład jestem osobą słabosłyszącą czy głuchą, ale to nie zmienia faktu, że umiem pracować w grupie, będąc grafikiem komputerowym. Tylko za twoje kompetencje. Mhm. Mi się wydaje, może się mylę, ale że jak się napisze w CV, że jest osobą słabosłyszącą czy głuchą, to myślę, że pracodawca może się wystraszyć, że sobie z taką osobą nie poradzi. Myślę, że dopiero po spotkaniu cztery oczy lepiej wtedy o tym powiedzieć otwarcie. Jak zrobić przed spotkaniem? Jak zrobić przed spotkaniem? Jak przekonać? Jak napisać? Co zrobić? Znaczy, ja bym sugerowała, żeby to, czego nie mamy, obrócić w korzyści. Czyli na przykład powiedzieć, że owszem, nie słyszę, ale za to nie plotkuję, nie przeszkadza mi to, że ktoś naokoło pracuje i ja po prostu jestem bardzo efektywnym pracownikiem. I to jest ogromny plus. I mi się wydaje, że trzeba trochę w inny sposób podejść do tych rozmów, pokazać jednak plusy bycia. Dobra, wiadomo, my mamy gorzej i tak dalej, ale mimo wszystko mi się wydaje, że wszyscy potrafimy znaleźć jakieś plusy bycia osobą słyszącą, chociażby, nie wiem, ja na przykład dzięki temu, że nie słyszę, to umiem czytać z ust i czasami to może być pomocne także w pracy. Czemu nie? Ja na przykład miałam taką sytuację, jak pracowałam za granicą, że rozmawiałam z inną osobą i odległość między nami była kilkanaście metrów i zamiast chodzić od jednej do drugiej osoby, to ja po prostu sobie odczytywałam to, co druga osoba mi wysyłała sygnały poprzez czytanie, poprzez mówienie. I ja po prostu swoim kolegom mówiłam, że oni powiedzieli, że my musimy zrobić to, zamiast tak chodzić w te i we w te. Także trzeba szukać pozytywów bycia osobą z niepełnosprawnością słuchu. Ale właśnie to jest ten problem, ten niuans, żeby poinformować pracodawcę już na etapie wysyłania CV. Naprawdę, bo tak naprawdę jak nasze CV nie zostanie przyjęte, to my nie jesteśmy w stanie udowodnić, że oni zdyskryminowali nasze CV z tego względu, że mogą podać innych tysiąc różnych innych powodów. A wiadomo, że dyskryminacja jawna jest karalna, znaczy nie, że karalna, ale po prostu możemy się odwołać od tego. Ja niedawno założyłam firmę. Później obecnie niedawno założyłam firmę. Skupioną na tłumaczeniach, na lektoratach języka migowego. Jeden klient zaproponował, żebym uczyła języka migowego, PJM. Od razu powiedziałam, że na zajęciach ja w ogóle nie rozmawiam. No to i klient w ogóle był zaskoczony. Jak? Dlaczego? Ja jestem głucha, ja nie będę rozmawiać. Te osoby muszą się rozwijać, jeżeli chcą uczyć. O nie, nie, musi pani mówić. Okej. Okay. Nie możemy ze sobą, to znaczy, że nie chce pan ze mną współpracować, bo to jest niemożliwe. Ja prowadzę tak zajęcie. To mi pokazuje, że to tak naprawdę te osoby nie mają świadomości. Na przykład tutaj w takich sytuacjach głusi mają jakieś swoje potrzeby. Na przykład w CV zapisują to, że są głusi. Oni mogą to naprawdę odmówić z powodu tego, że to jest osoba głucha. Jeżeli daje CV i dostaje odpowiedź, że zapraszają mnie na rozmowę kwalifikacyjną, dobrze. Zaczynamy rozmawiać fonicznie, a pani ma jakąś inną artykulację głosu. Nie było zapisane, no nie było to zapisane oczywiście w CV. I wtedy się przyznaję, że jestem osobą niedosłyszącą. A, okej. No i potem już nic nie odpowiada taka osoba. Ale rozmowa przebiega normalnie. Ja słyszałam.
Tak, bo jedna osoba grupa napisała w CV. Napisała o tym, jakie ma korzyści finansowe szef zatrudniając osobę głuchą. Każdy szef liczy każdą złotówkę. Dlatego wy głusi powinniście wiedzieć, że jeżeli napisujemy w CV i jeżeli mnie zatrudnicie, macie 8 tysięcy PFRON-u do finansowania. Druga, za miesiąc pracy dostają państwo 1200 zł. No szef czytając takie CV, no to wiadomo, że taki jest atut osoby głuchej. Tylko, tak, tak, tak właśnie było. Tylko, że jest jeden problem, bo ja rozmawiam z różnymi osobami. Oczywiście wspomnieli o tym, że jest możliwość, żeby to czas finansowanie z PFRON-u, jeżeli są zatrudnieni, ale z kolei pracodawcy się trochę przestraszyli, dlatego że to, jak się dowiecie, jeżeli są niepełnosprawni, że mają orzeczenie, to automatycznie muszą zatrudnić 7 godzin, a czasem potrzebują na 8 godzin. Więc tutaj jest trochę, są i plusy, i minusy, bo na przykład w sklepie, no taki sklep spożywczy, to oni mają najczęściej dwie zmiany, 8 godzin i 8 godzin. A jeśli ma zatrudnić kogoś niepełnosprawnych, to wtedy ta osoba, która jest pełnosprawna, jest zmuszona, żeby pracować na 9 godzin, bo ten niepełnosprawny nie może przedłużyć sobie czas, bo tam jakieś przepisy tak mówią. Dokładnie pamiętam, ale jeżeli osoba... Dokładnie nie pamiętam, jeżeli osoba niepełnosprawna zgodzi się, to może pracować 8 godzin. Tak, tak. Lekarz musi wyrazić też. Tak, tak, pamiętam. Też w ochronie pracowałam. Kiedyś pracowałam 8 godzin, potem 7. Potem zaproponowali mi dodatkową godzinę 8 godzin. Znaczy, tak. No i ludzie nie chcieli jakby, żeby dostawać mniejsze wynagrodzenie niż za 8 godzin. No trudna była komunikacja z szefem tych osób głuchych, po czym było dużo, dużo pracy, dużo osób głuchych. No i widzieliśmy, że nie możemy pracować dłużej, że pracujemy po 7 godzin. No i kierownicy pytali się, a przedłuż trochę, popracuj dłużej. No ja tak naprawdę nie miałam. Niektórzy zostawali po prostu dłużej. Ale to była oddzielna umowa zlecenie. No 7-godzinny był etat, a to była oddzielna umowa zlecenie. I tak pracowałam przez rok i czuję, że tak trochę byłem stratny, bo to się nie liczy do emerytury i tak dalej. No sami wiedzieli, że to był zakład chroniony, że tak nie można, no, ale musi, no ale potrzebowali pieniędzy, no to się godzili na takie warunki. To tak naprawdę trudna jest sytuacja. No ciężko jest z tym problemem. Czasami przyjmowali to na życie. Jak to rozwiązać? Ja myślę, że poprzez jakieś kampanie, które realizujecie jako wy Forum Głuchy, to będzie jeden krok milowy. Natomiast no, jeszcze raz uświadamianie, no bo ja już w różnych miejscach pracowałam i bardzo mało osób wie. Wciąż, mimo że trafiamy szkoleniami, jakieś webinary, mamy jakieś organizacje, to wciąż trzeba chyba wziąć zakup do łyba pracodawcy, czy właśnie do pracownika, no to trzeba faktycznie zrobić z tego burzę mózgu i wymyślić właśnie. Myślę, że warto, żeby się wkręcić właśnie takie środowisko zwykłych pracodawców, natomiast nie robić tego typu akcji tylko w swoim środowisku. Tylko żeby, no pewno na siłę. Właśnie do innych pracodawców, bardziej na zewnątrz z tym, a nie z tak zwanym swoim pańcem. Ja chciałem tylko tak powołać na swoje doświadczenie, jakim sposób ja dostałem pracę tam w pierwszej korporacji, innej firmie. To jest tak, że napisałem CV, że jestem osobą niesłyszącą, ale dodatkowo przysłałem też swoje portfolio, bo ja ukończyłam architekturę, więc ja załączyłam taki portfolio, żeby zobaczyli, jakie ja pracę wykonałem, żeby trochę docenili i jeszcze dodatkowo odbyłam tam praktykę studencką, czy jest też dodatkowy głosko, jak zrobiłam praktykę, skoro nie mają zastrzeżeń, to nie powinien mieć problemu ze mną i czy innym dostałam pracę w ten sposób. My jako Fundacja Świat Głuchy zrobiliśmy serię filmików Głusi z pasją. Okazało się, że głusi wysyłali nam malunki, kolczyki, jak robią. Potem po roku dziękują, że mają więcej zamówień. Po prostu. I teraz środowisko głuchych
wśród osób też jest brak świadomości, bo też nie mamy dostępu do, pełnego do mediów. Na przykład głusi na temat, są znani, dobrzy sportowcy głusi. Ale są takie jest zdziwienie, głuchy, sportowiec. No to taki jest trochę nieprzyjemna. Tak samo, nie tylko głusi, ale oczywiście też i niedosłyszący, też mogą, wiele rzeczy mogą, na równi z osobami słyszącymi. Ale nie ma tych informacji. Media bardzo mało na ten temat mówią. Teraz się troszkę zmienia, teraz się uczą, teraz w telewizji pojawił się tłumacz, teraz jest takie przebudzenie. No, no wszystko jest, z wielkim opóźnieniem się dzieje, ale się zmienia. Ja nawet miałam takie pytanie, bo właśnie o to chodzi, takie, jak to powiedzieć, właśnie jest takie zamknięte środowisko, że na przykład, nie wiem, klub tam sportowców tylko niesłyszących czy głuchych, ale żeby może próbować robić jakieś takie akcje, żeby połączyć, przecież niektóre sporty czy zawody można połączyć w ten sposób, że nie wiem, narciarstwo jest połączone i osób słyszących i niesłyszących, to wtedy łatwiej by było chyba jakoś tak, bo nawet ja tutaj pierwszy raz tak naprawdę mam do czynienia z osobami totalnie niesłyszącymi, głuchymi i jednak da się dogadać, tylko kwestia takiej chęci. Sama zrobiłam taki projekt fotograficzny o osobach implantowanych i spotkałam się z taką osobą, która powiedziała, że kiedy podjęła decyzję o implantacji, to osoby głuche zerwały z nią kontakt. To tak właśnie wydaje mi się, że więcej takiej może chęci z każdej ze stron, żeby wymieszać trochę, spróbować zmieszać te środowiska. No właśnie, właśnie, implant, właśnie. Ja akurat, jak się urodził mój syn, on był z głębokim niedosłuchem, moja teściowa namawiała nas na implant. Ja z pokolenia na pokolenie jestem głuchy, nie czuję, że tych barier, to jest dla mnie normalne. No teściowa słysząca, więc a implant, będzie dobrze mówił. No tak naprawdę nie nadawaliśmy na tej samej fali. Ja nie za bardzo się czułem z tym dobrze, żeby moje dziecko miało implant. Dobrze, będzie miało aparaty, jakoś sobie poradzi. No dobra, teściowa opuściła temat, ale też rodzina mnie jakby zmuszała, tak, próbowała wpłynąć na mnie. No trudny temat. Ja odniosę się do wypowiedzi Ani, a propos właśnie tego wymieszania. Ja swego czasu brałam udział w zawodach sportowych i była dyskusja nad tym, że jest AZTS, czyli dla osób, no wszystkich, tak? I jest też INPY, czyli tak zwane Integracyjne Mistrzostwa Polski AZTS. I mieliśmy swego czasu na obozie sportowym o tych dyskusjach, czy faktycznie mieszamy te sporty, czy nie. I powiem z własnego doświadczenia, że jednak ta odrębność i ta tożsamość jest ważna dla osób, czy głuchy, słabosłyszących, czy z innymi schorzeniami, osobami z niepełnosprawnością, tak? Czy intelektualną i tak dalej, czy ruchową. Jest jednak nie mniej ważne, że ten dostęp, bo dzięki temu na zawodach sportowych, na przykład osoba głucha, która startuje do pływania, na przykład ja startowałam, to dzięki temu były dostosowane do mnie warunki, były dziewczyny słabosłyszące i miałyśmy równe szanse, bo na przykład nie usłyszelibyśmy gwizdka, gdzie jest na standardowych zawodach, a tu dzięki temu sędzia nam machnął i miałyśmy równe szanse, że my tych dźwięków nie słyszymy podczas startu, ale dzięki temu mogliśmy spojrzeć i troszeczkę w innym sposób podejść do startu. Więc w ten sposób. Zgadzam się, zdaję sobie z tego sprawę, ale bardziej dążę do tego, żeby spróbować nie traktować nawet chociażby tych sportów jako takich no, stricte takich profesjonalnie, tylko właśnie bardziej w formie takich akcji poznania siebie nawzajem, a nie na takiej zasadzie, no, takich stricte sztywnych zasad. To jeszcze dodam, że co osoby, tak jak słabosłyszące, idą do klubu sportowego, jak najbardziej jest ta akcja, ale nie dążą już do impact, prawda, przyszłości, żeby była wymieszana. Tak jak mówi właśnie kolega, że to ewolucja, że już chodzą te zmiany, tylko troszeczkę potrzebujemy czasu, ale dobry pomysł faktycznie. No. Tyle, proszę. Ja chciałam nawiązać do tematu Ani. Integracja głuchych i słyszących, słabosłyszących. Powiem, okej. Okay. Moje wieloletnie doświadczenie mówi, że te grupy są zupełnie rozłączne, ale no,
No tak widzę. Pytam się, czy to da jakiś wynik, jeżeli połączymy te grupy. Na przykład ludzie słyszący są zainteresowani tymi tematami. Na przykład na moim TikToku zbieram 8 tysięcy osób, którzy mnie oglądają. Ja opowiadam o temacie języka migowego. Też pytają się, gdzie można się spotkać. Cieszę się z tego, ale patrzę, że jest możliwość integracji, ale czasem zależy to od człowieka, czy ten człowiek jest tym zainteresowany. To tak naprawdę indywidualna sprawa, zależy od człowieka. Proszę. Myślę, że tutaj chodzi o taką indywidualną potrzebę oswojenia się z tym, no i żeby społeczność traktowała tą głuchotę czy słabosłyszenie jako coś normalnego, jak noszenie okularów, chociażby korekcyjnych. Moim zdaniem społeczność też nie posiada takiej wiedzy, że z osobami niedosłyszącymi czy z głuchymi można jednocześnie porozumieć się za pomocą gestykulacji, za pomocą tego języka ciała, mimika twarzy. Większość, bardzo często można spotykać osób takich, którzy właśnie odczytują mowę słów, tak? Tylko po prostu chęci przede wszystkim, a nawet i podstawowa już wiedza tego języka migowego, podstawowe, no to już jest naprawdę dużo. Chociażby no. W szkole, w edukacji, prawda? Dobrze, no. Okej. Tak naprawdę, znowu łączy się edukacja. Tak? Znowu się łączy edukacja z wiedzą, z chęcią, ze świadomością. Nasza praca, nasze spotkanie to jest początek, jak powiedziałam. Początek, jakiś krok. Może się uda przekonać. W Polsce bardzo dużo jest przepisów nowych, nakazanych z Unii Europejskiej. Wszystko dla niepełnosprawnych osób. Czy to będzie wprowadzone w życie? Może za 5 lat? Ile tych przepisów jest martwych? Albo, tak powiem, na razie w szufladzie. No. Owszem, mamy te wszystkie przepisy, które muszą przestrzegać i obywatele, i przedsiębiorcy, i uczelnie, i bla, bla, bla. Ale przepisy przepisami. Można je respektować, ale zawsze, jak to Polak, jak to się mówi, Polak potrafi obejść przepisy. I mi się wydaje, że właśnie to się dzieje teraz, bo są różne przepisy, które mają jakby zapewniać dostępność osobom z niepełnosprawnościami, czy to do pracy, czy to do edukacji, czy to po prostu do bycia tutaj zintegrowanym ze społecznością słyszącą. I problemem jest to po prostu, że my jako Polacy potrafimy sobie ułatwić życie, w jaki sposób po prostu omijając te wszystkie restrykcje. I dlatego sednem problemu tak naprawdę o tym, o czym tu mówimy, jest po prostu zmiana nastawienia społeczeństwa słyszącego ogólnie, czy tam ogólnie jakiegokolwiek społeczeństwa, w którym my funkcjonujemy. Bo jeśli my nie zmienimy nastawienia, to co z tego, że są te regulacje, jak nikt nie będzie z dobrej woli chciał, a czasami naprawdę dobra wola to jest czasami chyba najważniejsza część. Bo dobra, są regulacje i tak dalej, ale kwestia jest taka, żeby być otwartym na zmianę tego wszystkiego i działania w stronę właśnie bycia otwartym i dostępności dla tych osób. Tylko ciekawe, że ciekawe, że z jednej strony przepisy, Polacy potrafią je obejść, a z drugiej strony, że w Europie Polacy mają największe serce, najbardziej są chętni do współpracy, do pomocy. Dlaczego? Dlaczego się to rozjeżdża? Ciekawe bardzo. Ja myślę, że tu jest też jeszcze brak świadomości pewnych przepisów, które nam przysługują, nie? To też jest tak. Dlaczego się rozjeżdża, tak myślę, twoje pytanie, to myślę, że to kwestia kultury, do której będziemy może jutro rozwijać. Mentalność polska chodzi. Myślę, że ogólnie potrzebna jest po prostu świadomość, żeby uświadomić jak najwięcej ludzi słyszących, żeby jak najwięcej o tym mówić i jakby pokazywać jakieś pozytywne strony
i takie, żeby zmieniali nastawienie też, że po prostu kontakt, żeby nie bali się kontaktu też z osobami słabosłyszącymi, niesłyszącymi, żeby czuli się właśnie przy nim swobodnie. Trzeba o tym jak najwięcej mówić po prostu. Bo jak nie słyszę, to nie znaczy, że gryzę. Ja jeszcze chciałabym dodać, że ten to po prostu widzę, że takie przekonanie wśród ludzi, że osoba niepełnosprawna to bardziej straty będzie przynosić firmie. A jak kogoś zatrudniamy, no to bardziej liczymy na to, że będą większe obroty, większe zyski w firmie. I no ten to po prostu ludzie nie mają świadomości, że mamy bardzo duży atut, że znamy potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym jesteśmy ekspertami. Od małego wychowujemy się w środowisku osób z niepełnosprawnością i znamy ich potrzeby. Potrafimy dostosować komunikat marketingu, żeby właśnie następni klienci przychodzili, no bo osoby niepełnosprawnością też są potencjalnymi klientami. Super, pięknie. Super, pięknie. Wszystko pięknie. Idealnie brzmi. Tak. Pięknie to podsumować. Osoby niepełnosprawne, osób niepełnosprawnych będzie więcej, nie mniej. Osób starszych też będzie więcej, nie mniej. Społeczeństwo nie chce przyjąć niektórych informacji. Niepełnosprawni są jakby odkładani na bok, starsi są odkładani na bok, ale wszyscy dojdą do tego celu. Teraz się irytujemy, ponarzekamy, a potem za 5 lat, za 10 lat my będziemy decydować o sytuacji pracy w Polsce. Też w Sejmie. Był temat o dostępności też dla osób głuchych, a teraz co? Co dalej? Jakie są dalsze? Piękne są przemówienia, a realizacji nie ma. Na koniec słowo. Chciałaś? Już nie pamiętam, co pójdę. Ja mogę? Też chciałam opowiedzieć o mojej mamie, która też jest osobą głuchą. W tym roku jej firma została zamknięta. Tak, mama jest szwaczką. Mama szukała pracy, chciała znaleźć pracę taką samą jak też jako szwaczka. Bardzo kocha szyć ubrania. Szukała i nie mogła znaleźć. Tylko dali ofertę jako stażystka. Nie wiem, czy z powodu tego, że jest głucha. No przecież ona ma ogromne doświadczenie. No. Dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Nie wszystko możemy rozwiązać. Nie ma pomysłów, żeby w sekundę wszystko zmienić. Nie ma ekspertów. No, trzeba po prostu iść do przodu, rozmawiać ze znajomymi, uczyć się całe życie. Jak wygląda sytuacja, jak wyglądają przepisy, co możemy zrobić, co mamy. Mamy kontakt, możemy utrzymywać relacje. Na przyszłość możemy zrobić jakąś kampanię informacyjną. Bardzo dużo informacji nie dociera, ale co pozostało? Trzymać kciuki i działać. I pracować też. Rok, dwa, trzy i potem się wszyscy rozejdą. Nie wiadomo, nie jest tak łatwo. To trzeba jak popychanie kamienia, tak? Chcemy dalej żyć i popychać, dojść do szczytu. Ale musimy przyznać, że i tak jest lepiej teraz niż powiedzmy 20 lat temu. I teraz pomyślmy, że za kolejne 20 będzie jeszcze lepiej niż teraz. Czyli to może się nie zadzieje za naszych czasów, ale się zadzieje za czasów naszych dzieci, wnuków i tak dalej. Także myślmy o naszych pokoleniach głuchych, słabosłyszących i tak dalej. Bo to jest jednak ciągła walka o to. Zgoda. Bardzo dziękuję.
Kończymy na dzisiaj? Jutro? Kultura. I słyszący. Musi. Albo integracja. Kontra. Albo będzie serduszka. Dzięki za dziś. Ściemnienie. Dobranoc. 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 Dobranoc.